Chełmek, miejscowość leżąca na granicy Małopolski i Śląska, stała się w latach 30. XX wieku miejscem spektakularnych przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych. Za sprawą czeskiego przemysłowca i wizjonera Tomasza Baty oraz jego przyrodniego brata Jana powstała tu pierwsza w Polsce fabryka obuwia. W Chełmku dokonała się rewolucja w sposobie przemysłowej produkcji i zbytu butów. Tu wdrażane były unikalne w skali Europy i świata systemy zarządzania i marketingu oraz kształtował się nowy model nowego życia i pracy. Wybuch wojny i zmiany ustrojowe zniweczyły plany rozwoju miejscowości. W rezultacie nie powstało idealne miasto, wzorowane na czeskim Zlinie. Dziś o jego niedoższym kształcie świadczy m.in. zachowana część pracowniczej kolonii z otoczonymi zielenią funkcjonalistycznymi budynkami. Choć w czasach PRL niechętnie wymawiano nazwisko Bata, to zaszczepione wzorce, myśl techniczna i pracowitość załogi pozwoliły stworzyć potężny kombinat przemysłu skórzanego. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku od wielu lat stara się dokumentować, gromadzić wiedzę i materialne pamiątki przemysłowego dziedzictwa. Tradycje obuwnicze i niezwykła historia miejsca, gdzie rodziły się i materializowały modernistyczne wizje, są inspiracją do wielu działań artystycznych i edukacyjnych. Jednym z takich przedsięwzięć był projekt pod tytułem Chełmek Fabryka. Opowieść o modernistycznej wizji i zwykłym życiu, zrealizowany 28 maja 2018 roku na terenie dawnej fabryki polskiej spółki obuwia Bata w Chełmku. Wydarzenie rozpoczęło się od wieczornego zwiedzania przemysłowych terenów dawnej fabryki Bata i późniejszych południowych zakładów przemysłu skórzanego Chełmek. Z uczestnikami spotkaliśmy się o godzinie 19 przed budynkiem Ośrodka Kultury przy placu Klińskiego 3. Przewodnikami po industrialnych terenach byli dawni pracownicy kombinatu, m.in. ostatni dyrektor Franciszek Matyja. Kulminacyjnym punktem wieczornego spaceru stała się wizyta fabrycznej kotłowni. Imponująca modernistyczna budowla, opleciona rurociągami, metalowymi konstrukcjami, stała się tego wieczoru sceną i widownią. W przemysłowej przestrzeni pojawiły się wielkoformatowe projekcje wideoart. Na ceglanych murach ożywały postaci i zdarzenia uwieczniane na archiwalnych fotografiach. Na scenie usytuowanej między kotłownią a 100-metrowym kominem wystąpił Grzegorz Stępień. Artysta związany ze śląską sceną muzyki elektronicznej wykonał utwór zainspirowany miejscem pod tytułem Tąpnięcie. Instalacje dźwiękowe przeplatały się ze spektaklem teatralnym zrealizowanym przez animatorów ośrodka i Wojciechem Czarnotą. Aktor krakowskiego teatru Groteska wystąpił w monodramie pod tytułem Opowieść o modernistycznej wizji i zwykłym życiu. W sugestywny sposób wcielił się w rolę narratora tworzącego opowieść o nieistniejącym już świecie i Chełmku. Powstała na kanwie artykułów i anonsów pochodzących z roczników Echa Chełmka z lat 1934-2017. Pierwsza w kraju branżowa gazeta okazała się skarbnicą wiedzy o zagadnieniach produkcyjnych oraz życiu i mentalności ówczesnych mieszkańców Chełmka. Wspólne poszukiwanie śladów przeszłości, opowieści o modernistycznych wizjach Tomasza i Jana Batów oraz udział w artystycznym performance spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem uczestników. Przyjętymi przez nas metodami pracy nad wydarzeniem była animacja społeczna oraz interwencja artystyczna. Chcieliśmy wyzwolić w uczestnikach energię wspomnień i potrzebę zachowania pamięci miejsca. Wreszcie pokazać, że wspólnie możemy stworzyć wydarzenie artystyczne w przestrzeni powszechnie uważanej za nieatrakcyjną, wręcz brzydką. Wymiernymi efektami naszych działań była imponująca liczba uczestników. Ich pozytywne opinie, jednym słowem, przyczyniliśmy się do umacniania świadomości naszego dziedzictwa i popularyzacji sztuki współczesnej w peryferyjnej miejscowości. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki partnerskiemu wsparciu przez przedsiębiorstwo NWOS. Chełmek Fabryka to jeden z wielu projektów inspirowanych bogactwem lokalnego dziedzictwa kulturowego.
ostatniej dekadzie polem naszej aktywności, poszukiwań i kreacji są przytaczane tradycje batowskie, historia przemysłu obuwniczego, dziedzictwo przyrodnicze, rzeki Wisła i Przemsza, wzgórze Skała, dawna kolej, przeszłość gminy. Helmek Fabryka znalazł kontynuację w znacząco bogatszej formie w 2020 roku. Program Helmek Fabryka – Miejsce, Pamięć, Kultura uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2020. Zaowocowało to bogatym spektrum 12 wydarzeń artystycznych i działań edukacyjnych. Łączą one sztuki wizualne, poezję, muzykę, film, fotografię, performance z Geniusz Lotzi, Miasteczka nad Przemszą. Ponadto ostatnim naszym lokalnym działaniem było odnowienie zapomnianej kapliczki. Jest ona symbolem upamiętniającym ofiary katastrofy kolejowej z 1964 roku. Bezimienny fundator w ten sposób upamiętnił poległych, jadących ostatni raz pociągiem na trasie Trzebinia-Oświęcim. Odnowienie tej kapliczki, obok której znajdujemy się, to jest jedno z takich naszych lokalnych działań i inicjatyw, żeby zachować w pamięci te wydarzenia, które miały miejsce dawno temu. I też cały czas zbieramy wspomnienia mieszkańców, osób, które mają jakieś informacje na ten temat. I jest to wszystko związane z naszym lokalnym dziedzictwem kulturowym.